taką sytuacją, która będzie sprzyjała tego typu zachowaniom, które będą prowadziły w sposób jasny i szybki do przemocy, to są konflikty w klasie, brak poczucia pewności siebie, lęki związane z niejasnością danej sytuacji, wrogie nastawienie i przede wszystkim brak autorytetu nauczyciela. Brak jasnego trybu prowadzenia lekcji, brak jasnej metodologii, brak w szkole jasnych wskazówek, jasnych ścieżek, jak sobie radzić z taką sytuacją. Brak przekonania wśród dzieci, że jeżeli dzieje im się krzywda, to jest sens, żeby to gdzieś zgłosić. I taka sytuacja będzie prowadziła do powstawania sprawców i ofiar. Dlaczego? Dlatego, że dzieci muszą wtedy, są zmuszone, żeby zawalczyć o pozycję w grupie. A walczy się w sposób prymitywny. Nie mają jeszcze innych narzędzi dobrze rozwiniętych. Więc jeżeli dzieci są pozostawione same sobie, bardzo często też się mówi, że to są pewne szkoły mają po prostu kulturę przemocy. To się nie bierze z niczego. To się bierze właśnie z tego, że nie ma jasno ustalonych norm, nie ma jasno ustalonych zasad. My wiemy, że ostrość kary, surowość kary to w ogóle nie ma znaczenia. Ważna jest niezawodność tej kary, że jest pewność, że ona nastąpi, najmniejsza, ale nastąpi. Niezawodność nagrody, że wiadomo, że jest się o co starać. Promuje się w ten sposób pozytywne zachowania. I to odnosi się do wielu różnych sytuacji później. Tak samo jak w sytuacji pracy mamy bardzo wiele problemów związanych właśnie z mobbingiem, czyli też z takim nękaniem psychicznym. Bardzo wiele osób czuje się w pracy źle, jest bardzo zestresowanych, prawda? W Polsce poziom stresu wśród pracowników jest najwyższy spośród 17 krajów. To są naprawdę, tutaj jesteśmy liderem. I okazuje się, że w dużej mierze to, jakie wyzwanie jest przed współczesną psychologią, która zajmuje się właśnie funkcjonowaniem psychologicznym człowieka, to jest dbałość o bezpieczeństwo, ale to jest dbałość o psychospołeczne bezpieczeństwo. Zaczynając od środowiska domowego, poprzez środowisko szkolne, a potem środowisko pracy.